Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w serii Mobilna Gra. Przerwa spowodowana oczywiście brakiem czasu na kręcenie dodatkowych materiałów, poza recenzjami i porównaniami, których jest dużo ostatnio na kanale. Natomiast lubiliście tą serię, często prosiliście mnie, żeby mobilne granie wróciło, dlatego pościągałem jakiś czas temu troszkę gier, przetestowałem je, kilka jest naprawdę bardzo fajnych. Dzisiaj zaczniemy sobie od gry o krótkim tytule Vector. Tytuł prosty, chwytliwy, sama gra rewelacyjna. Jedna z najlepszych, w jakie na razie mi było dane grać na tablecie. Gierka jest przy okazji darmowa. Dźwięk z gry będzie nam szedł przez głośniczek Bluetooth Geniusa. Natomiast sama fabuła jest prosta. Widzicie w tej chwili intro. Widzimy społeczeństwo zniewolone przez jakiś system. Wszyscy są podporządkowani. Natomiast nasz bohater nie wytrzymuje po prostu i postanawia się wyrwać systemowi. Taka jest fabuła gry. Zaczyna uciekać. W tym momencie rozpoczyna się cała akcja. Oczywiście system chce go dorwać z powrotem, wdzielić z powrotem w swoje szeregi, ale nasz bohater będzie próbować im się wymknąć. Historia dość znana, dość krótka, ale chwytliwa. A teraz zobaczcie samą rozgrywkę. Tak więc zaczynamy. Nasz główny bohater jest bezimienny. Ja tutaj przeszedłem już kilka fajnych lokacji, więc spróbujemy sobie może odpalić dalej któryś poziom. Mamy pierwsze poziomy. Zobaczymy, czy uda nam się przejść ten najnowszy, siódemkę. Ok, zaczynamy grę. Więc nasz bohater jest bardzo zdolny fizycznie. Jak widzicie, mamy różne ewolucje. Zobaczcie, rozpędzamy się, skaczemy wysoko, przeskakujemy dalej. Cały czas goni nas wysłannik systemu. Jeśli nas dopadnie, to oczywiście zrobi z nami porządek, tak więc musimy być cały czas o krok szybsi od niego. Oj, tutaj trochę nie wyszło. Zobaczcie, w tym momencie już mnie dorwał. Muszę zacząć od początku. Gra polega generalnie na wykonywaniu, o właśnie, pomyliłem się, na wykonywaniu ewolucji odpowiednich dla danej przeszkody w odpowiednim czasie. Tak, żebyśmy pokonali tą przeszkodę szybko, bez straty cennego czasu. Na przykład tutulanie było niepotrzebne, to było zrobić inaczej. Wybijamy się ponownie. Ok, i skok. Razem się udało, ale tamten już nam te przekupięta, jak widzicie. Być może się uda teraz przyspieszenie. I wyskok, nie wiem czy nie za szybko. Niestety za szybko. Okej, udało się. I wybicie. I proszę bardzo. Teraz do góry. Szybko, szybko, szybko. I tu pod spodem. Teraz jeszcze szybki wskok. Niestety wspinanie chwilkę trwa. Teraz lecimy górą. Jeszcze raz. Oj, troszkę przeskoczyłem i to mnie kosztowało niestety cenne sekundy. I niestety chyba już nie ucieknę. O, właśnie. Tu już mnie prawie miał. Okej, szybko, szybko, szybko. Hop, hop. Jeszcze raz. I teraz już na dół. No, może się uda uciec? Chyba się udało. Dobra. Lewe zaliczony, przechodzimy dalej.
generalnie gra jest trudna, momentami jest bardzo trudna. Ale oczywiście do przejścia czasami trzeba poćwiczyć kilkanaście razy. No, wkurzające są reklamy, oczywiście trzeba je pomijać co jakiś czas. I ok, lecimy dalej, zobaczymy co teraz nas czeka. Coraz bardziej zaawansowane triki sobie odblokowujemy, co może troszeczkę nużyć. Cały czas jest taka sama rozgrywka. Ktoś nas goni, my uciekamy. Natomiast jak na darmową gierkę, jak dla mnie rewelacja. Szybko, szybko, szybko. Już nas goni. Dobra, to się udało. Już było blisko. O, widzicie, tutaj już... O, niestety nie sięgnę. Spróbujemy jeszcze raz. I szybko na górę. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Super. Teraz nam się udało jakoś to przejść w miarę sensownie. I szybki wyskok. Dobra, udało się, ale było blisko. Bardziej skomplikowane ewolucje trzeba wykonać. Co do optymalizacji, no gra chodzi całkiem dobrze, nawet na takim słabym tablecie jak mój. Generalnie nie ma z tym problemu. Czasem jakieś drobne przycięcia się zdarzą, ale nie ma tego wiele. Przejadam nogę. Tutaj w dół. To zjeżdżalnia. A więc moi drodzy, dochodząc powoli do podsumowania, Vector to gra naprawdę bardzo fajnie wykonana, wciągająca, fajna graficznie, dająca mnóstwo zabawy i też będąca przy okazji momentami naprawdę trudna, irytująca, ale jak już uda nam się po raz 30 grając przejść level, to mamy z tego ogromną satysfakcję. Co to chyba nie poleciłbym jej graczom, którzy się łatwo denerwują, ponieważ będą się często irytować przy ciągłym powtarzaniu poziomów. Jest raczej gra dla osób cierpliwych i wytrwałych. I to by było na tyle w dzisiejszym mobilnym graniu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!